Przez ostatnie miesiące cały czas słyszymy deklaracje polityków Polski 2050 z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią na czele, że o tak, rejtanem się położą i będą walczyć o obniżoną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców i obywateli. Ryszard Petru, poseł Polski 2050, mówił ostatnio, że zrobi wszystko i nie dopuści do tego, żeby ta obietnica nie była zrealizowana w przyszłym roku. I co? Co mówi mu Donald Tusk ustami premierowskiego ministra Macieja Berka? Co mówi Donald Tusk Szymonowi Hołowni? Jaki ma dla niego przekaz? O, to tyle. O, tu Szymek, tyle zobaczysz, a nie realizację pełnej swojej obietnicy. Bo rzeczywiście składka zdrowotna po części będzie obniżona, ale nie tak jak chciał tego Szymon Hołownia. Co będzie dalej? O tym nowy materiał. Zapraszam. Witam szanowni państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy. O subskrypcję, o łapki w górę i o komentarze dla zasięgów. To są trzy rzeczy, które bardzo wspierają nasz kanał. Państwa nic nie kosztują, a dla nas są jak złoto. Można nas też wspierać finansowo. Tutaj wskazuję, jak to można robić, z wszystkim patronom i wspierającym. Bardzo dziękuję. Mamy za co płacić składki zdrowotne, no bo niestety te składki zdrowotne są bardzo duże, jeżeli ktoś płaci już duży ZUS, ja na szczęście jeszcze dużego ZUS-u nie płacę, ale jeżeli płaci duży ZUS plus składkę zdrowotną, to naprawdę jest ciężko dla małej działalności gospodarczej. Na przykład jeżeli ktoś jest kurierem albo jest samozatrudniony w jakiejś firmie i ma płacić ZUS, duży ZUS, składkę zdrowotną, podatki, to naprawdę musi zarobić poważne pieniądze, żeby jakoś mu się to kalkulowało, a nie wszędzie tak jest. No i przez całą ubiegłoroczną kampanię parlamentarną słyszeliśmy różne zapewnienia. Pamiętacie pewnie doskonale, co mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wprowadzimy dobrowolny ZUS, tak? Przedsiębiorca sobie będzie mógł zdecydować. Po wyborach parlamentarnych to jakoś tak, cóż, już nie słychać o tym dobrowolnym ZUS-ie, a to, że to nie tak, a to on miał coś innego na myśli, nie ma. No to cały rok niemal, tak? Już mówię niemal cały rok, bo mamy końcówkę października. Słyszymy, że w przyszłym roku będzie pomniejszona składka zdrowotna. Ja o tej składce zdrowotnej słyszałem już wiele razy, nawet od polityków Platformy Obywatelskiej, którzy prowadzą biznesy, że to jest kłopot. Naprawdę, musimy obniżyć składkę zdrowotną. No i Hołownia mówi, że tak, musimy się położyć rejtanem, będziemy o to walczyć i mamy nadzieję, że minister finansów Andrzej Domański nas nie zawiedzie. To są słowa Szymona Hołowni sprzed dwóch dni dosłownie, a jednak ich zawiedzie. I co to biedny Ryszard Petru zrobi, co to biedny Szymon Hołownia zrobi, tego nie wiemy, ale ja państwu opowiem właśnie, jak to teraz będzie wyglądało. Przed wyborami prezydenckimi Sejm ma przegłosować projekt o obniżce składki zdrowotnej. Informuje serwis wyborcza BIS. Według niego na tych przepisach mają skorzystać wszyscy samozatrudnieni i przedsiębiorcy z przychodami do 12 tysięcy złotych. No i to się najbardziej nie podoba w tym momencie politykom Polski 2050. Ale już przekażę tutaj wam dokładnie co w serwisie X napisał przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Maciej Berek. Uwaga. Przychody z tytułu zdobycia środków trwałych, na przykład obowiązku opłacania składki w przypadku sprzedaży auta firmowego, nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców. To jest ten dodatek, który daje pan minister Maciej Berek. W budżecie na 2025 rok zarezerwowano 4 miliardy złotych, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej. I to jest wielka kość niezgody. No bo dlaczego różnicuje się przedsiębiorców, tak? To nie jest tylko tak w przypadku składki zdrowotnej, że ten mały przedsiębiorca, który zarabia do 12 tysięcy złotych, będzie z tego zwolniony. Tutaj nie chodzi o taki system. Tu nie chodzi też o tych przedsiębiorców. Ktoś powie, ale dużego przedsiębiorcę stać. Nie do końca. I zaraz państwu to wytłumaczę. Załóżmy, ktoś prowadzi działalność gastronomiczną, prowadzi biznes, płaci oprócz podatku, oprócz dużego ZUS-u, płaci swoją składkę zdrowotną, tak? Ale do tego
ma zatrudnionych 20 pracowników, kelnerów, kucharzy i tak dalej. I załóżmy 10 tych pracowników jest zatrudnionych na umowę zlecenie, tak? Albo na jeszcze jakąś inną umowę, bo często w gastronomii nie ma umowy o pracę. Wówczas przedsiębiorca musi opłacać składkę zdrowotną, czyli albo zabierze tym pracownikom, albo będzie płacił z własnych funduszy. No to jest po prostu niedobre, tak? Ta składka zdrowotna miała być pomniejszona i z tym szli do wyborów. I to przypomina Szymon Hołownia cały czas. No i jednak to nie będzie. Gościł w poranku RMF FM u Roberta Mazurka polityk Polski 2050, wiceminister obrony Paweł Zalewski, pytany o to, czy będą się kłaść rejtanem, jak o tym mówił niedawno Ryszard Petru, że nie będzie tej składki zdrowotnej obniżonej dla wszystkich, że ona jest taka nierówna, że ci biedniejsi będą korzystać, a bogaci jak zwykle będą coraz więcej płacić, w tym pracownicy na etatach, bo to jest jednak też bardzo ważne, że samozatrudnieni do 12 tysięcy złotych będą mieli pomniejszoną składkę zdrowotną, ale ludzie na etatach będą bulić dalej tyle samo. I gdzie tutaj jest logika, gdzie tutaj jest sens, prawda? Obniżmy składkę zdrowotną dla wszystkich. Tego domagała się Polska 2050. Tego nie będzie. Pytany o to, wrócę do mojej myśli, Paweł Zalewski mówił: spokojnie, jeszcze się nie wszystko zadecydowało, jeszcze nie mamy wszystkich informacji na ten temat, jeszcze będziemy politycznie o tym dyskutować w Sejmie i tak dalej. Mazurek dociskał tego Zalewskiego. Co zrobicie? Czy zawetujecie może budżet? Na to nie chciał Paweł Zalewski odpowiedzieć, no bo właśnie, jeżeli czegoś Polska 2050 nie akceptuje, nie podoba jej się w tym budżecie, mówi, że to jest kluczowe, nie odpuścimy tego, mówi Szymon Hołownia, musimy to przegłosować, musimy obniżyć składkę zdrowotną dla wszystkich, musi się znaleźć więcej najwyżej pieniędzy niż to 4 miliardy, o których mówi minister Domański, no to w jaki sposób możecie, drodzy posłowie, panie i panowie posłowie z Polski 2050 zaprotestować w Sejmie, wetując budżet, ale oni tego nie zrobią. Dlaczego? Ponieważ wetowanie budżetu albo głosowanie przeciwko temu budżetowi może doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. No bo wyobraźmy sobie, że Polska 2050, PSL, PiS i Konfederacja głosują przeciwko budżetowi na 2025 rok. Wówczas ten budżet jest nieuchwalany. Kiedy budżet jest nieuchwalany, no to prezydent ma prawo chyba po trzecim razie, po drugim albo po trzecim razie rozpisać wcześniejsze przedterminowe wybory parlamentarne. Dlatego właśnie z tego powodu tego budżetu już pani poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy mówiła i groziła, że wszyscy ci posłowie, którzy nie zagłosują za budżetem, wylecą od razu z klubu, bo to jest dla nich ważne. Więc Polska 2050 w mojej ocenie nie odważy się na taki ruch, żeby głosować przeciwko temu budżetowi. Oni to nawet zaakceptują i Donald Tusk mówi mi i tu, o, tyle mi Szymek zrobisz. Nie będziesz miał tej składki, nie dotrzymasz tych obietnic, kolejny raz po prostu wyjdziesz na Dudka, wystrychnę cię na Dudka. Nie, nie będzie tego i tyle, o, i tyle Szymek, tyle. A jak nie, to odważ się i zagłosuj przeciwko. Odważ się zagrać na wcześniejsze wybory parlamentarne. Szymon Hołownia oczywiście tego nie zrobi, bo jego ugrupowanie dołuje i najpewniej w ogóle po wyborach prezydenckich trzecia droga, o czym mówiłem już na tym kanale, się rozleci, więc on będzie trwał przy tym Donaldzie Tusku, jak przy cycu mamusi, i będzie ssał, ile może wyssać. Do zobaczenia, Łukasz Gadło.